pierwszy tydzień września w Krynicy Zdroju odbędzie się pierwsza edycja Europejskiego Festiwalu Biegowego. Partnerem głównym wydarzenia jest województwo małopolskie, a umowy podpisali Witold Kozłowski, marszałek województwa oraz organizator imprezy, czyli Fundacja na Ratunek. Cieszę się bardzo, że operatorem tego festiwalu będzie fundacja, która zresztą jest fundacją działającą na terenie Sądecczyzny. Liczę na to, że i doświadczenie, i wiedza, i potencjał w tym zakresie pozwoli panu prezesowi Konopce zorganizować naprawdę duże wydarzenie sportowe, które będzie pierwszym krokiem do przygotowywania się do rozegrania biegów górskich w czasie Igrzysk Europejskich w 2023 roku. W festiwalu może wziąć udział każdy, zarówno dopiero rozpoczynający przygodę z bieganiem, jak i doświadczeni biegacze. Przygotowano kilka tras, a już teraz na listy startowe wpisało się prawie 1000 zawodników. Będą zmagać się na kilku dystansach, począwszy od pięknej, prostej, łatwiej biegu ulicznym na 10 km, potem poprzez dystans 20 km, który już wkracza w teren Beskidu Sądeckiego, na jakże imponującą, piękną budowlę, jakim jest wieża widokowa Słotwiny Arena. Następnie 43 km, to już jest taki spacer, powrót Nikifora, osoby, która związana jest na trwale tutaj z Krynicą. Następnie mamy dystans 60 km i koronny dystans 100 km. Ambasadorem festiwalu biegowego został ultramaratończyk, reprezentant Polski Marcin Świerc. Festiwal europejski odbywa się w Krynicy, bo zostały zauważone biegi górskie i jest stawiany rozwój. Ja trenuję ponad 20 lat. Dbam o tę dyscyplinę, powiedzmy, staram się uprawiać ją w jak najlepszy sposób, ale się bardzo cieszę, że tutaj w Krynicy będziemy mogli rywalizować na najwyższym światowym poziomie. Europejskiemu festiwalowi biegowemu będzie towarzyszyć mnóstwo atrakcji, które, na co liczą organizatorzy, przyciągną do Krynicy także kibiców sportowych zmagań. Krynica posiada potężną bazę noclegową. Krynica posiada wszystkie możliwości logistyczne i organizacyjne do prawidłowego przeprowadzania tej imprezy. Ten walor europejski, jestem przekonany, po ogłoszeniu kwoty nagród czy puli nagród, że ściągniemy tutaj nie tylko elitę polską, ale także elitę europejską. Będzie to wydarzenie na najwyższym poziomie. A Europejski Festiwal Biegowy potrwa od 3 do 5 września. Odbędzie się tuż po zakończeniu forum gospodarczego organizowanego w Krynicy Zdroju.